Wioletta Juchaniuk, witam Państwa w piątek, 15 grudnia i zapraszam na wydarzenia. W ratuszu podpisano dzisiaj umowę, która dotyczy utrzymania w Bolesławcu schroniska dla osób bezdomnych. W tym domu dach nad głową znajdą nie tylko bolesławianie, ale też bezdomni z innych miejscowości. Umowa dotyczyła więc partycypacji w utrzymaniu schroniska również tych samorządów, z których pochodzą bezdomni. To już samo podpisanie umowy, ale przed tym momentem trzeba było wynegocjować warunki, na jakich wszystkie gminy powiatu bolesławieckiego zgodziły się partycypować w utrzymaniu schroniska dla bezdomnych, które mieści się w tak zwanym Domu Stowarzyszeń przy Alei Tysiąclecia. To bardzo dobry dzień dla tej sprawy związanej z bezdomnością, dla rozwiązywania bezdomności, bo schronisko dostaje prowadzący schronisko, czyli Polski Czerwony Krzyż, dostaje gwarancję jego utrzymania nie tylko z jednego budżetu, ale z 6 budżetów gmin. Zagwarantowanie na każdy kolejny rok jest, właściwie każde miejsce już może być utrzymane i pracownicy schroniska nie będą musieli, tak jak było do tej pory, poza dotacją z budżetu miasta, poszukiwać ciągle nowych dodatkowych źródeł, żeby to schronisko utrzymać. W sumie chodzi o 38 miejsc dla bezdomnych mężczyzn, którzy będą mieli możliwość znaleźć dach nad głową. Nie dotyczy to właśnie kobiet, które, jak się okazuje, nie stanowią w tym sensie problemu. Ale wśród wójtów mówiono i o potrzebie przygotowania się do utworzenia miejsc dla bezdomnych kobiet. O tym i o pozostałych aspektach opieki nad bezdomnymi w poniedziałkowych wydarzeniach. Tradycyjnie już przed świętami Jasełka przygotowało i zaprezentowało w kinie Forum Przedszkole nr 7, a to oznacza, że zbliża się Gwiazdka Życzliwości. Pastuszkowie, aniołowie, trzej królowie i święta rodzina. W te role wcieliło się 30 przedszkolaków z przedszkola nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu. Zaczynamy, Jasełka, nasze przedstawienie. Maryja i Józef będą w pierwszej scenie. Patrzcie, co się dzieje. Idą do Betlejem, a noc ciemna, że aż strach. Jasełka w kinie Forum co roku cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony widzów, bo zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i stroje, dekoracje i oprawa muzyczna zawsze są przygotowane z wielką starannością. Młodzi aktorzy z powodzeniem wcielili się w swoje role, wykazując się przy okazji talentem wokalnym. Jasełka w wykonaniu przedszkola nr 7 to już tradycja. Coroczne przedstawienie to dla bolesławian sygnał, że zbliża się Gwiazdka Życzliwości. Na przedstawieniu wśród wielu bolesławian gościli też prezydenci Bolesławca. Nie zabrakło również rodziców i dziadków małych aktorów. Długo pracowaliście, prawda, nad tym występem. Długo trzeba się było nauczyć roli. Chyba rodzice trochę pomagali, bo widać, że stroje są przepiękne. Na tej prawdziwej scenie zrobiliście wspaniały teatr, ale jednocześnie przygotowaliście nas wszystkich do świąt. To już jest taka nasza bolesławiecka tradycja, że świętowanie zaczynamy od jasełek na scenie. A ciąg dalszy już 21 grudnia w scenerii Bolesławieckiego Rynku podczas Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości.
Od informacji dotyczących cen wody rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie opublikowała dane o cenach wody i ścieków w kraju. Przeciętna cena za metr sześcienny wody wyniosła w Polsce 4,42 zł. W Bolesławcu płacimy o 20% mniej, bo 3,55 zł za kubik. Natomiast metr sześcienny ścieków kosztuje w Polsce średnio 8,14 zł. W Bolesławcu ta cena to 6,54, czyli jest niższa od krajowej również o 20%. Zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie było prowadzone od października w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy Armii Krajowej. Trenerzy rodzinnej pieczy zastępczej przeszkolili 14 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Oprócz zajęć warsztatowych kandydaci w formie praktyki spędzili 10 godzin w domu dziecka i w rodzinie zastępczej zawodowej. MZGM zakończył remont elewacji połączony z termomodernizacją budynku wielorodzinnego przy 1 maja 6. Zakres prac obejmował m.in. termoizolację ścian fundamentowych, remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z dociepleniem. Remonty elewacji wraz z dociepleniem przeprowadzone zostały również w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy Teatralnej 2 i 3 oraz przy Armii Krajowej 3, których zarządcą jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Remonty przeprowadzone zostały przez wspólnoty mieszkaniowe przy udziale dotacji z budżetu miasta Bolesławca na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. W związku z realizacją projektu Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej Mikroinstalacje fotowoltaniczne w budynkach jednorodzinnych mieszkańcy Bolesławca mogą korzystać z indywidualnych, bezpłatnych porad doradców. Dyżury będą się odbywać 20 i 21 grudnia w godzinach od 9.30 do 15.30 w Urzędzie Miasta Bolesławca przy Placu Piłsudskiego w pokoju 503. Obowiązują zapisy na poszczególne godziny. Otwarto konkurs na dotacje z Ministerstwa Rodziny projektu w ramach programu Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O granty mogą się ubiegać samorządy lokalne, ale również organizacje pozarządowe. Informacje i druki wniosków dostępne są na witrynie internetowej Ministerstwa. Wnioski należy składać do 4 stycznia przyszłego roku. Dziewczęca reprezentacja zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych zwyciężyła w rozgrywkach powiatowych w falowej piłce nożnej. Drużyna zdobyła komplet punktów za wszystkie wygrane mecze. Mistrzynie zakwalifikowały się do rozgrywek strefowych i 19 lutego zagrają w turnieju w Kamiennej Górze. W całorocznym kalendarzu spotkań oraz imprez to przedostatni punkt dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Członkowie i sympatycy tego stowarzyszenia łamali się w czwartek opłatkiem i składali sobie bożonarodzeniowe życzenia. Okres przed świętami Bożego Narodzenia skłania wiele bolesławskich środowisk do organizowania spotkań przedwigilijnych, na których składa się wzajemnie życzenia i łamie opłatkiem. Te spotkania to już wieloletnia tradycja Bolesławskiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. A jego gośćmi są zawsze przedstawiciele lokalnego samorządu. Żeby wokół nas było jak najwięcej życzliwości, dobra, żeby były te takie możliwości takiego swoistego przestawienia się, naładowania nową i dobrą energią. Bo to wszystkim nam jest potrzebne, bo jak mamy wewnątrz to dobro, mamy tę energię, to po prostu jesteśmy zdrowsi, jesteśmy bardziej optymistyczni, bo przecież wiemy, że zdrowie to nie wynika tylko z tego, że jakieś wirusy czy coś innego. Życzenia i zapewnienie dalszej współpracy wypowiedział też przedstawiciel Bolesławskiego Starostwa Powiatowego. Proszę przyjąć te życzenia od całego zarządu naszego powiatu. Dziękuję też za wszystko, co robicie na rzecz powiatu, bo my też staramy się tak organizować pracę w powiecie, realizować różne przedsięwzięcia, żeby było też dobrze żyć w naszym mieście, w naszym powiecie. Mi się wydaje,
że widać te zmiany w mieście, w naszych sąsiednich gminach, w sąsiednich gminach. W powiecie jest coraz to lepiej. Widać, że miasto, powiat się rozwija i tego też sobie żeśmy zdaniem. Jako że członkowie Związku Emerytów to nie tylko mieszkańcy Bolesławca, ale też ościennych miejscowości, to na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela samorządu gminnego. Ale niemniej jednak chciałbym Państwu życzyć zdrowych, spokojnych świąt, bardzo wspaniałych prezentów pod choinką od tych bliskich Państwa, którzy razem z Wami będą spędzali święta. Życzenia i prezenty od samorządowców dla członków związku spowodowały też wzajemną reakcję. Bardzo, bardzo chciałabym za tę przychylność dla seniorów dzisiaj podziękować w imieniu własnym, ale myślę, że i wszystkich Państwa. Chciałabym ofiarować symboliczną, świąteczną bombę. Nie jest to... Przechodząc do tych najważniejszych w opłatkowym spotkaniu chwil, prezes Bolseckiego Oddziału Związku Emerytów nawiązał do świątecznej symboliki. Opłatek to znak dzielenia się dobrocią. Choinka jest obrazem rajskiego drzewa obfitości. Pierwsza gwiazdka oświetla ścieżki człowieczego życia, świeca daje światło i ciepło. Niechaj tych symboli nigdy nie zabraknie nam w naszym drodze. I przyszedł czas na składanie sobie życzeń i łamanie się opłatkiem. Zwyczaj wigilijnych spotkań przy stole dopełnia wspólne śpiewanie kolęd. I tak było również na spotkaniu Związku Emerytów. Aniołowie niech się radują, o niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria. Już we wtorek w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych odbędzie się coroczny kiermasz z sercem. To inicjatywa społeczności szkolnej i szefów kuchni dolnośląskich restauracji. W tym roku dochód z kiermaszu trafi do niespełna półtorarocznego Oliwiera, którego czeka kosztowna rehabilitacja. W kuchni Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych sporo się dzieje przed świętami. Kilka dni temu młodzież zaprosiła gimnazjalistów do wspólnego przygotowywania prawdziwej włoskiej pizzy, a już teraz rozpoczęły się przygotowania do wtorkowego kiermaszu. To jak co roku będzie kiermasz z sercem, a więc taki, z którego dochód przeznaczony zostanie na cel charytatywny. Podobnie jak w latach ubiegłych, akcja zorganizowana zostanie przy współpracy z szefami kuchni dolnośląskich restauracji. W tym roku będzie miała na celu pomoc Oliwierowi. Chłopczyk urodził się 27 października ubiegłego roku, kilka miesięcy przed terminem. Ważył niewiele ponad pół kilograma. Oliwier dzielnie walczy z wieloma poważnymi chorobami. Przez długie miesiące przeleżał podłączony do respiratora. Dziś ma prawie 14 miesięcy i potrzebuje intensywnego leczenia i rehabilitacji, która niestety nie jest refundowana. Dlatego w tym roku to z myślą o Oliwierze szkoła organizuje kiermasz. Będą uszka, pierogi z kapustą, grzybami, łososiem czy kurkami. Będzie pasztet, gołąbki, kulebiaki, pierniki i pierniczki, keksy, strucle i różne potrawy z ryb. A wszystko już we wtorek, 19 grudnia, w szkole przy Komuny Paryskiej od 10.30. Przyjść może każdy, kto chce pomóc Oliwierowi. Po wydarzeniach zapraszam do obejrzenia relacji z wyjazdu bolesławian ze świątecznymi paczkami do Zbaraża. Zapraszam też do zobaczenia, jak wyglądał bożonarodzeniowy jarmark w Zamku Kliczków. Zachęcam do pozostania z nami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.